Ej, no co by było? Pierwsza wizyta na Cichej? No, już kolejna. A jak wspominasz te ostatnie? Ostatnim razem byłem tutaj z trzecim ligą Odrą Opole i byliśmy 3-1, więc mam nadzieję, że takim samym rezultatem skończy się. Waro, jak to wrócić do tyskiej bramki ponownie? Fajnie. Zawsze fajnie, nie? Bronić. Ostatni raz przeciwko Zagłębiu Sosnowiec w meczu ligowym, tak? No tak, ostatnia kolejka, no. No i dzisiaj. Jak wczoraj w roli kontrolera byś się ocenił? Ja od 1 do 10, 11. A po słowacku jak jest kanar, kontroler? Rewizor. Rewizor. A rewizor kiedyś dał ci mandat? Nie, w życiu. Bo ja o tym chodzę. Dzięki. Pepe dzisiaj sprawdzał bilety w autobusie? Nie, śmialiśmy, że te na kibice byli, wiesz, stały tak autobusy, nie? By tam ich odprawdzać i troszkę zajęło. Ale sprawdził się wczoraj w roli kontrolera. Pewnie, że tak. Ktoś tam uciekał przed nim, słyszałem. To nie pamiętam, ale nikt mandatu nie dostał, to najważniejsze. Nie? Wasza kawa pije, żebyście coś nie dosypali. Tomek, ty miałeś tu okazję gościć kilka tygodni temu, prawda? Kilka tygodni? No było, tak. Było. Jaki wynik? Ale wtedy to wiesz, to wtedy wygraliśmy z rezerwami tutaj takie dosyć ważne spotkanie, bo też tam wiadomo wygraliśmy utrzymanie w tej czwartej lidze. Wynik 3-1? Jak dobrze pamiętam, chyba tak było, 3-1. Przeciwko Ruchowi kiedyś miałeś okazję w ogóle zagrać? Nie. Dzisiaj wspominaliśmy GKS-Tychy 40 lat temu chyba, nie? Ostatni mecz jako GKS-Tychy, bo później chyba... Dokładnie, 40 lat temu. Jako Sokół Pniewy chyba przez potem jakieś derby się trafiło, ale to wtedy był jako Pniewy, a Tychy 40 lat temu. Nawet gdzieś tam wykorzystaliśmy podprawić zdjęcia z tamtych czasów. Na odprawie chłopakom pokazaliśmy, jak 25 tysięcy ludzi właśnie dopingowało GKS-Tychy u nas na stadionie wtedy. Czyli trudniej będzie z trybun oglądać, a nie z ławki? Zawsze trudniej. Są większe emocje, człowiek czasami chciałby coś powiedzieć, coś podpowiedzieć, a no z trybun się nie da, tak? Z trybun się nie da i dlatego no, troszkę inaczej się na to patrzy. Tych emocji się inaczej się odczuwa na trybunach. Ale jak wejdziesz na trybuny, musisz zrobić tak. Nie boję się, nie wstydzę się, nie boję się tego znaku, że na pewno tutaj na trybunach nie będę miał przed tym oporu, tak?